4 osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia Fiata Ducato z autobusem. W najgorszym stanie jest kierowca Ducato, którego strażacy musieli wyciągać z pojazdu. Do zdarzenia doszło przed godziną 8 w miejscowości Parchów na łuku drogi. Autobus jechał w kierunku Chocianowa z przeciwka, w kierunku Polkowic zbliżał się kierowca busa. Adamik Stanisław, kierowca autobusu z placówki Chocianów. Jest ślizgo, nieposypana droga po prostu, no i trudno. Nie jechał za szybko, wyrzuciło go z zakrętu, nic nie posypane, jak pani widzi tutaj, tu jeszcze troszeczkę, to można się zawić będzie. Uderzył, poszedł po ślizg, miałem parę pasażerów, ale nic się nikomu nic nie stało. Dla mnie tak samo, Bogu dziękować, też się nic nie stało, trochę ręka tam była. Najgorzej z tego busu, z busu są bardzo poszkodowani, najwięcej kierowca. Kierowca jest bardzo poszkodowany, nie wiem, to jest strasznie. Na miejscu pracowali strażacy, którzy musieli użyć sprzętu, żeby wyciągnąć zakleszczonego w busie kierowcę. Piotr Baniak, dowódca zastępu JRG Polkowice. 4 osoby poszkodowane z busa, 1 osoba poszkodowana z autobusu. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca, uwolnieniu osoby poszkodowanej z tego busa, bo najciężej ranna. Sprzęt hydrauliczny był używany, tak żeby rozciąć i uwolnić tą osobę. Droga z Parchowic do Chocianowa była zablokowana przez 3 godziny. Monika Kaczmarska, Radio Elka.